Halo, witamy Państwa, ależ atmosfera na trybunach. Ciercina. Siem wielkich, ze których dofiwają tylko dwa najlepsze. Zapraszamy. Wciąż pamiętam dramatyczne spotkanie obu tych reprezentacji w finałach Mistrzostw Świata w 2011 roku. Amerykanki wyrównały wtedy wynik w ostatniej minucie dogrywki. Do tego przez połowę meczu grały w dziesiątkę. Tak, Marta czarowała wtedy jak zwykle, ale w karnych to Stany wywalczyły awans do półfinału. Teraz, proszę Państwa, hymny Stanów Zjednoczonych i Brazylii. Jednym z największych sukcesów Brazylijek było dojście do finału Mistrzostw Świata w 2007 roku, w którym przegrały z Niemkami. Obie drużyny w drodze do finału nie straciły nawet bramki, więc było wiadomo, że spotkają się dwie silne ekipy. Canarinhas miały mnóstwo sytuacji, w tym karnego, ale zabrakło im skuteczności. Spójrzmy na skład Amerykanek. Spójrzmy, w jakim składzie zagra tej Brazylii. Marta jest niepodważalną liderką kadry Brazylii i w kobiecej piłki nożnej ma status mega gwiazdy. Często niemalże sama wygrywała mecze dla swojej reprezentacji. Nie zostaje się 5 razy z rzędu najlepszą zawodniczką świata FIFA przez przypadek. Marta ma też wielkie zasługi poza boiskiem. Nieustannie promuje wśród swoich rodaczek ideę sportu i walczy o równość w płci. Carly Lloyd. Megan Klingenberg. Bardzo dobrze wyczuła intencje rywalki i przejęła podanie. No, z tego miejsca można strzelać. Dobrze w pole karne. Zagrywa w pole karne, ale niecelnie, do rywalki. Ami Rodriguez. Dobra pozycja do oddania strzału. I po odbiorze strata piłki. Atak przerwany, jest spalony. Piłki. Ja. Biega na wolne pole. Raquel! Ależ wspaniała. Aj, bardzo niecelnie teraz. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Carly Lloyd. Blisko pole karne, może strzelać. Dobra wymiana podań. Oddalają grę od strefy obronnej.
Ali Krieger. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadal dostaną piłkę po tej interwencji. No, kto przejmie tę piłkę? Już. Zweta w środku. Dośrodkowuje. Zablokowane to dośrodkowanie w ostatniej chwili. Udane podanie. Ach, przejmuje to podanie. Interesująco zapowiada Raquel. Nie! Daje im jednobramkową przewagę. Spójrzmy na to z innego kąta. Daliśmy pierwszy w tym meczu, jest 1-0. Harry Lloyd. Emily Sonet. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Megan Klingenberg. Podaje z powrotem. Tobin Heath. Ami Rodriguez. Robi się niebezpiecznie. Pozycyjny cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Bramki. Powtórka sytuacji, po której padła bramka dająca prowadzenie. Piłka posłana z pola karnego. Obrony prawy dolny. Debinia. Rozciągnięcie gry. Atak skrzydłem. Nie ma go. Z rzutu rożnego grę wznowią Brazylii. I będziemy mieli kolejny rzut rożny. Tobin Heath. Jedynkiem. Akcja Trzymana. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Ryzykowna, ale udana interwencja. Aj, teraz strata. No i z tym cel. Blisko pole. Ach, było blisko, niestety nie wyszło. Drużyna przeciwna przy piłce. Aut na wysokości pola karnego. Debinia. Rafael. Ma szansę na dośrodkowanie. Marta! To nie mogło wpaść. Piłka poszybowała. Sonet. No, z tego miejsca można strzelać. No, nie nazwałbym tego piękiem.
Megan Klingenberg. Ależ fantastyczna obrona! Raquel. Dobra pozycja do oddania strzału. Dobrze w pole karne. Świetne wyjście bramkarki, przecięła dośrodkowanie. Połowa meczowego. Nie trudno się domyślić, że jednobramkowa przewaga musi niezwykle cieszyć drużynę. Nikt nawet nie śmiał przypuszczać, że mogłaby strzelić choćby jednego gola. 45 minut temu taki wynik drużyna wzięłaby w ciemno. Teraz być może zacznie liczyć na więcej. Wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Interesująco zapowiada się ta akcja. Raquel! Rośnie gry. Dobre dogranie. Raquel! Zaczynamy drugą połowę. Raquel. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Andres Alves. No, już blisko pole karne. No i zgranie w pole karne. Raquel! Strzał głową, ale niecelny. Chyba źle oceniła lot piłki. Rzut z autu dla piłkarek z Brazylii. Aiza. Z tej pozycji może uderzyć. Piękna interwencja. No i rywalka staje na drodze tego uderzenia. Ami Rodriguez. Blisko pole karne, może strzelać. Centra w pole karne, będzie niebezpieczny. Arbiter pokazuje rzut rożny dla piłkarek z Brazylii. Raźniejszą sytuację bramkę. Obrona pierwsza klasa. Tevinia! Gol! Mamy bramkę! Co za emocje! Teraz już przeciwnik ma dużo większą stratę do odrobienia. Pala uspokoić grę i zorganizować. Rywalowi będzie bardzo trudno. Pokona tego gola, bo zrobiła to wręcz wzorcowo. Strzeliła go na tyle, dała ściągnąć piłkę. No, 2-0. Ofensywna gra popłaca. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. No, może być groźnie. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Szansa na oddanie strzału. Jest bramka dla reprezentantek Brazylii. Rewelacyjnie dziś gra. Może zapisać sobie na konto już drugie trafienie. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery.
Odrobienie takiej straty nie będzie łatwe. 3-0. Ładnie teraz ją ograła. Wciąż ma piłkę przy nodze. Czyste, udane wejście. Zmiana, proszę Państwa. 15 minut drugiej połowy już za nami. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Jest okazja. Broni i nie wypuszcza piłki z rąk. No, z tego miejsca można strzelać. Szansa! To była stuprocentowa okazja. Mogła się spytać bramkarki, w który nóg posłać piłkę. Podjęła dobrą decyzję, ale zabrakło odrobiny precyzji. Heather O'Reilly. Już blisko pola karnego. Interesująco zapowiada się ta akcja. Strzela! Strzelała, ale obok bramki. Dobra decyzja, to mogło zaskoczyć bramkarkę. Do końca meczu jeszcze 20 minut. No, kto przejmie tę piłkę? Blisko już do bramki. Fantastyczna interwencja w ostatniej chwili uprzedziła rywalkę. Andres Alves. Strzela! Dobra obrona, piłka pada łupem bramkarki. Gwizdek, pani arbiter przerywa grę. Jedna z zawodniczek. Nie podnosi się z murawy, to jakiś poważniejszy uraz. Groźna kontuzja, no i będziemy mieli zmianę. Kontuzjowana zawodniczka poza boiskiem. Gra wznowiona rzutem sędziowskim. Ali Krieger. Jest szansa. Tak, mamy bramkę, proszę Państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze. I to jest, proszę Państwa, hat-trick. Niesamowita skuteczność w dzisiejszym meczu. No, jest dzisiaj w wybornej strzeleckiej formie. Hat-trick. 3 goli nie zdobywa się codziennie.
Jest 4-0, obrona kompletnie rozmontowana. Zapowiada się w tym meczu na pogrom. Megan Klingenberg. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. No, kto przejmie tę piłkę? Ach, było blisko, niestety nie wyszło. Drużyna przeciwna przy piłce. Dobrze, biega na wolne pole. Może być groźnie. Raquel! Znalazła się w doskonałej sytuacji. Naprawdę niewiele zabrakło. Świetna akcja, ale trzeba ją było jeszcze wykończyć. Dobrze mierzyła, ale piłka przeszła tuż obok bramki. Harry Lloyd. Tobin Heath. Kristen Press. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Dobra pozycja do oddania strzału. Uderzenie w stronę bramki. To była stuprocentowa okazja. Mogła się spytać bramkarki, w który ruch posłać piłkę. Podjęła dobrą decyzję, ale zabrakło odrobiny precyzji. Wspaniała okazja! Udane wejście na własnej połowie, przejęcie piłki. Megan Klingenberg? No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. No, może być groźnie. Świetna interwencja. Julie Johnston! Piękna interwencja. Heather O'Reilly. Blisko pole karne. Fabiana. Andresinha. Harry Lloyd, Megan Klingenberg, Heather O'Reilly. Koniec spotkania, efektowna wygrana, 4-0. Tak, to ich sukces. Awansują do półfinału. Spore osiągnięcie, teraz muszą powalczyć o prawo gry w finale. Naprawdę było na co popatrzeć. Ustrzeliła hat-tryka i właśnie widzimy, jak pani arbiter wręczyła jej piłkę po meczu. Ma też oczywiście jeszcze jeden powód do radości. To jej fenomenalny występ pomógł drużynie w odniesieniu zwycięstwa. Interesująco zapowiada się ta akcja. Raquel! Rozciągnięcie gry. A dobre dogranie. Raquel! Nie ma gola. Chwili, ale udało się przejąć. Szansa na oddanie strzału. Jest bramka dla reprezentantek Brazylii.